Cześć wszyscy, witajcie. Znajdujemy się dzisiaj w Łodzi, ponieważ zostałem zaproszony przez Fundację Medelight na warsztaty ultrasonograficzne. Także chciałbym też wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Zaczynamy. Piotrkowska, ile? 230 się zdaje. Piotrkowska to jest bardzo długa ulica i większość ludzi ją kojarzy z tego turystycznego bardziej segmentu, ale ona idzie jeszcze dalej. To jest ta dalsza część właśnie, która jest już mniej turystyczna. Natomiast ona jeszcze idzie hen tam daleko. No ale wracamy na nasze warsztaty. Pokazowym przystąpiliśmy do samodzielnego badania modeli i modelek pod okiem naszych instruktorów i powiem wam, że to była najciekawsza część całego szkolenia. Tak jak pierwsze próby badania wychodziły nam dosyć mizernie, to drugiego dnia już pod koniec szkolenia śmigaliśmy elegancko, także każdy z nas byłby w stanie zrobić takie badanie USG jamy brzusznej wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów i opisem. Pierwszego dnia mieliśmy wykład o prawidłowej anatomii ultrasonograficznej, a drugiego dnia o patologicznej. Pozostały czas to była czysta praktyka. Więc w sumie na samym praktycznym badaniu naszych pacjentów spędziliśmy przez te dwa dni łącznie kilkanaście godzin i to właśnie praktyka na żywym organizmie była główną częścią szkolenia. Kursanci byli bardzo zaangażowani, ponieważ z reguły jak już kończył się dzień szkoleniowy, to większość osób i tak zostawała. Rekordowo siedzieliśmy od 8 rano do prawie 21, także sam się zastanawiam, kiedy cały ten czas zleciał. Naszym głównym prowadzącym był dr Krzysztof Ciesielski, specjalista chirurg z 25-letnim doświadczeniem, a dodatkowo opiekowali się nami lekarze rezydenci, chirurgii oraz radiologii. Wojtek, Jacek i Maciek. Ciekawe było to, że u każdej osoby, którą badaliśmy, układ naczyń i narządów był delikatnie inny. U jednej dziewczyny można było dostrzec śledziony dodatkowe, u jednego chłopaka polip znajdujący się wewnątrz pęcherzyka żółciowego, a w jeszcze innym przypadku poszerzone UKM-y, czyli układy kielichowo-miedniczkowe. Tych niespodzianek nikt nie przewidział, a jednocześnie stanowiły urozmaicenie całego szkolenia. Jeśli chodzi o wyżywienie, to zarówno w sobotę, jak i w niedzielę Holiday Inn zapewniał nam przerwy kawowe, lunch, a wieczorem różne rodzaje pizzy. Na końcu przedstawiciele Fundacji Medelight pokazali nam swoje inne projekty, którymi się zajmują. Oprócz szkoleń organizują wyjazdy studenckie, takie jak ostatni obóz Wind Kite na Półwyspie Helskim. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu z takiego właśnie wyjazdu.
Już niedługo odbędzie się kolejna edycja szkolenia USG Róż Głowicą, także zapraszam do śledzenia Fundacji Medelite na Facebooku i na Instagramie. Chciałbym jeszcze powiedzieć o kursie Wysoki Poziom, który jest dostępny zarówno w formie stacjonarnej, jak i online i jest skierowany do wszystkich lekarzy, którzy rozpoczynają pracę w POZ. Jeśli myślisz o rozpoczęciu pracy w przychodni, to dobrze trafiłeś. Dla miłośników narciarstwa i dobrej zabawy na śniegu w marcu będzie wyjazd na Winter Camp, także serdecznie zapraszam na te wszystkie wydarzenia. I to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.